Słuchają Państwo jazzowego poranka dwójki, w piątek, w dniu wyjątkowym. Dziś e, zbliżający się czas e, dni jazzu, dnia Międzynarodowego Dnia Jazzu. W studiu, jak zwykle, znakomici goście: Marcin Masecki, Jan Młynarski i Kasin. Witam panów serdecznie. Dzień dobry. E, otóż tak, e, wszystkim Państwu. E, Chcę powiedzieć, że w sobotę Mitch and Mitch with the Incredible Combo Play Jerzy Milian. To jest koncert, który rozpoczyna się o 19.00 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. W niedzielę, czyli w Międzynarodowy Dzień Jazzu, kwartet Jerzego Jastrzębskiego oraz jazz band Młynarski-Masecki. Początek tego koncertu również o godzinie 19.00, a zatem dużo znakomitej muzyki. Na początek goście Kasyn, muzyk brazylijski z Brazylii, multiinstrumentalista, basista, gitarzysta będziesz grał e, na basie w ten koncert sobotni. E, jak w ogóle doszło do tego spotkania? It's funny how we met because we met by accident. Uh, I have uh, my studio is on the second floor of an experimental club in, in Rio de Janeiro. Yeah. So, uh, I normally finish working around nine at the studio, and the concert starts around eight. So, every day I watch a little bit of a concert, like while I'm packing to go home, I will watch like two or three songs. So, I saw LXMP live mm -hmm. by accident, and uh, it was an incredible live experience. I must say that it was one of the best live bands I ever saw mm -hmm. in my life. To this day, I think they are an incredible event mm -hmm. for for the music today. And I, I came out to, of the concert and I bought all the records and, and Macho left and he saw I had the records and we started talking and he was like, "Hi, oh, you Cassini, you know." He kind of knew a bit about my music and I said, Yeah, I have a studio upstairs. So he and Pietro came to the studio and we were listening some music. And we found out we have a lot of common interests in music and somehow the the Polish scene around Lado oh, ABC ABC, yeah. ABC it's uh it's very similar to the scene in Rio. Mm -hmm. Where you have like this group of musicians working in combination to each other, helping each other to make records. It's it's more or less the same thing that happens on my scene. There, mm -hmm. and so we started exchanging exchanging records, and I was showing him like the Brazilian things we 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 were doing, and same thing he did. Um, Ale znał pa, znałeś już muzykę jazzową te, trochę polską ne, tego czasu lat 70 i nie tylko ne, już wcześniej I knew it because I have these very good friends uh, since we were teenagers I, I collect records since very young and actually I must say I, I been buying a lots of records here and that's an invitation i always accept if anybody want to take me to record shop <laughs> yeah, you, you were, a always I welcome already. i don't have a suitcase but i already have like a few you know good the ones from, from the trip anyway i have this friend he's uh, his name is Ed mota he's a brilliant uh, singer very famous in brazil mm -hmm. and we have this group of record collectors we meet like once or twice a week to listen music and We've been doing that for like 20 something years since we were teenagers, like wow. friends from school. Mm -hmm. And in between, they then we started like this wave of start listening to Japanese jazz and Polish jazz around mid 90s. Mm -hmm. We started that, and that it happened to for me to to uh, be presented to the music of Yes, Emilian, yeah Comeda, Tomasz Ktanko. Uh, novice singers and uh, you know like basics of uh, Polish jazz, uh, Michael Urbaniak, Ursula. Yeah. Uh, so little by little I started joining that, and, and I remember this record we 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 going to perform. Uh, when Macho told me I already knew the record because ajimota has it and. I we listened to that together. Uh, I remember like thinking, wow, man, they were doing that. That's incredible, that you know, like at that time. And the still sound so fresh, no? Panowie zbierają płyty, kolekcjonują płyty. To jest, jak to jest, jeśli wolno zapytać, zanim ja, powiem ja o koncercie. Nie. nie. Ja do pewnego stopnia mam mm -hmm. trochę płyt winylowych, ale zdecydowanie e, kolekcjonuje e, kolekcjonuje muzykę mm -hmm. muzykę dwudziestolecia międzywojennego między innymi co jest w niej e, najbardziej w tamtym czasie pociągającej w, w badaniu tego czasu badaniu tej muzyki tzn. poznawaniu jej odświeżaniu pokazywaniu e, na nowo czy mówiąc o, o nie, 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 nie o całej muzyce dwudziestolecia ale o, o muzyce rozrywkowej dwudziestolecia, czy o muzyce polskiej rozrywkowej dwudziestolecia. Mhm. Myślę, że co jest w niej z mojej perspektywy pociągającego, to to, że jest to pewnego rodzaju baza, korzeń, yy, tradycja, yy, klasyka, można powiedzieć. Ja mhm. jestem też muzykiem rozrywkowym, w związku z czym odwołuję się do tego bardzo mocno i im bardziej to poznaje, tym bardziej sobie zdaje sprawę z tego, że bez, bez tamtych twórców, bez tamtych ludzi, bez tamtego repertuaru nie byłoby nas. Mm -hmm. Coś jest yy, charakterystycznie polskiego w tym, w tym jazzie, w tej muzyce rozrywkowej? Yy, co, co ją charakteryzuje? Naj... Co myślę, najbardziej że, Myślę, że to jest szeroki temat, ale myślę, że yy, to, co ją charakteryzuje najbardziej, to splot, yy, pewnego y, wpływów amerykańskich bardzo mocnych, mm -hmm. ale nie tylko amerykańskich, bo też południowoamerykańskich, czy latynoskich, mm -hmm. z, z, oni się bardzo też wzorowali na, 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 na różnych hitach z Meksyku, czy właśnie z, z Argentyny i tak dalej. Y, I ten nasz Stąd też to tango. G, g, gen polsko, tak tanga. A z drugiej strony ten gen e, polsko-żydowski, mhm. tutaj bardzo silnie obecny, i też trzeba dodać, że, że muzycy, którzy byli pionierami, twórcami muzyki rozrywkowej w Polsce, byli jednak muzykami wykształconymi klasycznie. Mhm. W związku z czym ta, ta muzyka e, i te kompozycje oraz wykonawstwo jest, e, jest bardzo, bardzo wyjątkowym miksem. Tyglem tych, tych rzeczy. Mhm. E, jeszcze dwa słowa wyjaśnienia, bo rozmawialiśmy przed chwilą z Kasinem o koncercie, który będzie w sobotę, e, czyli Mitch and Mitch with the Incredible Combo, play Jerzy Milian. E, muzycy grają e, muzykę Jerzego Miliana, to, to jakby odnowienie, odświeżenie wydawnictwa, które, płyty, która, która ukazała się w latach 70. natomiast w niedzielę, czyli w Międzynarodowy Dzień Jazzu, kwartet Jerzego Jastrzębskiego i jazz band Młynarski-Masecki. Panowie, zechciejcie powiedzieć coś o koncercie niedzielnym, na początek właśnie o kwartecie Jerzego Jastrzębskiego. Marcin, Marcin Masecki, no, bardzo no. proszę, proszę nie, nie uchylać się od odpowiedzi. Eee, Wiem, że jest wcześniej. Kwartet Jurka Jastrzębskiego to jest e, wielkie emocjonalne przedsięwzięcie dla nas wszystkich. E, e, Jurka dlatego tutaj tak patrzę na Jana, bo e, Jurka Jastrzębskiego znalazł Janek mhm. e, i e, ja do niego trafiłem poprzez Janka i poprzez warszawskie kombo taneczne. Więc Jan, bądź łaskaw i opowiedz tą historię. To tak? jest debiut tego zespołu, prawda? To będzie debiut. Tak, to jest, to jest specyf... dzień jest specyficzny, bo jest Światowy Dzień Jazzu. E, I, a, a, ten, ten zespół też jest specyficzny, ponieważ e, to jest troszeczkę też związane z tym, co powiedziałem o tym dwudziestoleciu. Mhm. O tyle, że Jurek Jastrzębski to jest nasz starszy kolega po fachu. Który zaczynał pod koniec lat 50., jest akordeonistą. Jest akordeonistą bardzo mocno tutaj związanym z Warszawą, aczkolwiek i oczywiście grającym też warszawskie i podwórkowe piosenki na przestrzeni lat, ale też miał dużą przez całe życie karierę, tak zwaną w cudzysłowie, hałturniczą. Yy, dużo wyjazdów zagranicznych, etc., etc. Yy, jest to wybitny znawca knajpianego grania, mm -hmm. yy, który zawsze w rozmowach podkreśla, że, że najbardziej lubi grać utwory jazz jazzowe. Mm -hmm. Z tym, że w, tym, w, w, w jego przypadku jazz to trochę coś innego i to jest właśnie piękne, że jazz ma tyle definicji. Yy. I tutaj jazz jest dużo bardziej inkluzywnym, takim szerokim pojęciem, mhm. w którym mieści się, e, no to co dzisiaj się może już mniej mieści. Dzisiaj jazz jest bardziej trochę związany z, z garniturem i z festiwalem jazzowym i z kaszkiecikiem. No to się A, chyba zmienia jednak. No to dość... jest płynne cały czas. Ale, ale jest ten jazz kopiem się, się dzisiaj kojarzy, jazz jest. jest... jest, jest y... Dzisiaj tego tak wiele nie ma. Mhm. A jak, 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 jaka jest definicja tego. Kutu, jazzu? No... Wiem, że to są sprawy trudne do uchwycenia. To jest jazz jako muzyka popularna. Mhm. Też. To, nie jest, to nie jest stricte gatunek, tylko to jest po prostu granie dla ludzi. Ja bym jeszcze, o, ja bym to jeszcze określił w taki sposób, że, że ten jazz, który my zagramy z Jurkiem, yy, to są. Yy, to nie jest temat, cztery improwizacje, temat mm -hmm. e, i, i treścią tego, tego koncertu czy tej wypowiedzi artystycznej nie będą im, szalone improwizacje, jako, mm -hmm. to nie, nie, jest, nie będzie celem tego, natomiast y, y, będą to po prostu piękne piosenki. Mm -hmm. I muzyka taneczna też, muzyka taneczna. to jest muzyka użytkowa. Też, to mm -hmm. jest hasło muzyka, muzyka użytkowa, no jazz kiedyś był, był muzyką użytkową głównie i dopiero jak muzycy zaczęli się orientować, że na bazie tego użytku grające, gry, wykonywanego na, na, na potrzeby, nie wiem, Tancingu, miłej atmosfery zabawy, czy tańca, knajpy. zabawy, mhm. że można po prostu operując różnymi narzędziami i zacząć improwizować, to jazz za, zaczął ewoluować. Mhm. Natomiast my, my, myślę, wracamy do takiego etosu. Aby stać się trochę za bardzo mm, elitarnym, zbyt w, wyszukanym. Nie, myślę, dalej, że, ty... myślę, że to, co robi Jurek Jastrzemski, jest również bardzo elitarne mhm. i wyszukane. Mhm. E, Kasin, ty, ponieważ spotykamy się przy okazji Międzynarodowego Dnia Jezu, e, w twoim myśleniu o muzyce jest jakieś takie rozgraniczenie na, na muzykę e, wysoką, nazwijmy to, czy muzykę użytkową, e, przy okazji tego, o czym rozmawialiśmy z Marcinem Maseckim i Janem Łynarskim. Jak ty to widzisz? No. Because I think this is uh, this is about taste mainly. Uh, I mean, music or takes you or takes you not. Mm -hmm. Or you like it or you don't. Uh, it can be like the most simple thing or it can be the most complex thing without soul. And just because if it's complex, it's not beautiful. So. Uh, I think there's no high or low value mm -hmm. in art uh, It's uh, what the audience pe perceives mm -hmm. most, in my opinion. Wróćmy do koncertu niedzielnego w, w Jazz Band. Młynarski-Masecki to, e, to kolejna odsłona tego wieczoru, czego możemy się spodziewać po niej, właśnie. Będziemy grać y, zestaw y, piosenek z lat 20 i 30 polskich autorów. Y, Jan będzie śpiewał i grał na banjoli. Mhm. Y, ja gram na pianinie. Towarzyszy nam y, zespół w postaci trzech saksofonistów, y, tuby i perkusji. Y, napisałem aranże. Co to, no to są jeśli można? Właśnie przy tej okazji należy wspomnieć tych autorów. No to są wybitni przedwojenni, twór, przedwojenni twórcy pol, polskiej muzyki rozrywkowej. Część z tych autorów jest dobrze znana, część trochę mniej. To są utwory Warsa. Henryka Warsa? Henryka Warsa. To są utwory takich, takich, takich twórców, na przykład jak Fanny Gordon. Taka kompozytorka, która napisała mnóstwo znanych piosenek, takich na przykład jak Balna Gnojnej. Mhm. E, no i to by, by, na przykład warto wspomnieć takiego, takiego człowieka jak Stanisław Ferszko, y, prawdziwe imię Samuel Ferszko. Y, też w większości to są postaci tragiczne, bo, bo by, w większości po prostu po, podzieliły los Yy, swoich pobratymców. Yy, I wszystkich ofiar Holokaustu yy, i, i, i II wojny światowej. Ofiar i II wojny yy, światowej. No, absolutnie wybitne nazwiska. Z twórców słów, no to Emanuel Schlechter, wiadomo, Andrzej Włast, Ludwik mhm. Starski. Ludwik Szmaragd, to są wszystko ci, ci ludzie, którzy, którzy się, te nazwiska się powtarzają. Wspaniałe nazwiska muzyki polskiej, przedwojennej, rozrywkowej, użytkowej. <grym> Będzie tanecznie? Będą panowie chcieli, żeby było tak jak najbardziej rozrywkowo? Czy znaczy, my gramy szybkie utwory. Mm -hmm. Też takie wybraliśmy. I taka była też y, moja pierwsza myśl, y, jak zadawałem sobie pytanie, czy w ogóle, dlaczego to, to chciałbym zrobić, mhm. że to są y, utwory y, rzeczywiście jazzowe. Mhm. Jazzowe z tamtego okresu. To jest, to jest, to jest, to jest stary jazz. Mhm. I to jest jazz, który, y, który został, został wytworzony tutaj, u nas, w Warszawie, w Lwowie. No i do tego oczywiście jest wszystko to, co dołożył Marcin Masecki, czyli kompletnie nowa, nowa jakość z zachowaniem starych prawideł. Myślę, mm -hmm. że Henryk Wars byłby. Dumny. Dumny z Marcina. Co pan na to? Na takie diktum? No, w, ja w, m, 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 dokonam wszystkich starań, żeby. <laughs> żeby, żeby Henryk nie Wars był zadowolony. No tak. Mam nadzieję, będą maj, Państwo mogli się przekonać o tym już w sobotę i w niedzielę. E, przypominam, w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego o 19:00 i w sobotę i w niedzielę koncerty z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu. Tak? Mogę coś tak? powiedzieć? Tak? oczywiście, zawsze. Yy, yy, taka troszkę dygresja, ale yy. też związana ze Światowym Dniem Jazzu. Otóż 30 właśnie z okazji Światowego Dnia Jazzu yy, wychodzi na winylu Reedycja pierwszej płyty mojego ojca Wojciecha młynarskiego zmarłego niedawno. Mhm. Pod tytułem Wojciech Młynarski śpiewa swoje piosenki. To jest rarytas, dlatego że ta płyta wyszła tylko raz i teraz jest poddana przez, yy, przez warnera, który jest właścicielem indeksu polskich nagrań. Mhm jest oddana, poddana reedycji i bardzo ładnie wydana z oryginalną okładką i polecam wszystkim. Polecamy bardzo serdecznie, zawsze, zawsze chętnie i taki rarytas w szczególności. Polecamy Państwu koncerty w sobotę i w niedzielę, których organizatorem jest program Drugi Polskiego Radia. 19 studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego, sobota i niedziela. Nasi goście Marcin Masecki, Jan Młynarski Kasin. No i Kasin dzisiaj z nami w studiu. Dziękuję Panom serdecznie. Thank you very much. Dziękujemy. I do zobaczenia, do usłyszenia.